Dzień dobry, witamy z sali konferencyjnej Stadionu Króla. Przed nami 24. kolejka Fortuna pierwszej ligi. W niedzielę o 12:40 w Rzeszowie ŁKS zagra z Resowią. I o tym właśnie meczu porozmawiamy z trenerem ŁKS-iaków Marcinem Podorzałą. Dzień dobry. Dzień dobry. Najpierw kilka pytań od redakcji ŁKS Fans nadesłanych przez Oskara Budajnego. W tym tygodniu wszyscy zawodnicy wrócili do treningów. Czy w związku z tym będzie miał Pan do dyspozycji całą kadrę do wyboru na mecz z Resowią? Nie, no jeszcze nie wszystkich zawodników braliśmy pod kątem ich występów w meczu. Nie wszyscy też jeszcze trenują, to jest jakby jedna informacja, natomiast też część zawodników jest taka, która trenuje, ale nie, powiedzmy, nie z pełnymi obciążeniami, więc pełnej kadry do dyspozycji nie mamy, natomiast mamy do dyspozycji wystarczająco dużo zawodników, żeby mieć też już ból głowy na poziomie wyboru kadry na ten mecz. Jesienne starcie z Resowią można zaliczyć do jednego z najgorszych w całym sezonie. Gracie teraz w dodatku na ich terenie, gdzie już rok temu ciężko było o punkty. Czy mimo tego czujecie się pewni, że teraz pójdzie Wam lepiej? No fakt, tutaj ten mecz domowy zupełnie się nie ułożył, nie udał. Przede wszystkim wynikowo. Gra była też na pewno pozostawiała wiele do życzenia. Natomiast ja nie chcę mówić, czy my się czujemy pewni, bo to nic nie zmieni, nic nie wniesie do sprawy. Najważniejsze jest to, co my robimy, co mówimy w szatni, co robimy na boisku i co przede wszystkim to, co zrobimy w niedzielę w Rzeszowie. Więc oczywiście my się czujemy pewni, my jesteśmy, uważam, dobrze przygotowani do tego meczu, ale później całą sztuką będzie to, żeby tą historię tego konkretnego meczu napisać w taki sposób, żeby to ŁKS zdobył 3 punkty. Czy dojdzie do zmian personalnych? Piruda mimo efektownej gry zawodzi wiosną. Koral pasuje do waszego stylu gry, ale brakuje mu zwrotności i dobrego wyczucia piłki. Czy chociażby na tych pozycjach coś się może zmienić? Może ktoś inny zwrócił Pan uwagę podczas tego mikrocyklu? Myślę, że jakieś zmiany w składzie względem tego ostatniego się pojawią, czy to wymuszone, czy niewymuszone. Natomiast jakiejś rewolucji raczej nie przewidujemy. Na pewno musimy zareagować na to też, co się dzieje, czy co się wydarzyło w ostatnim meczu, zmianami personalnymi, ale ja dalej jakby chcę podkreślić, że to jest mój osobiście początek pracy i ja nie chcę oceniać tych zawodników tylko i wyłącznie przez pryzmat całego okresu, czy to przygotowawczego, czy tych pierwszych meczów. Mnie interesują przede wszystkim te dwa ostatnie mecze i na tej podstawie i na podstawie tego, co zawodnicy prezentowali w tygodniu, tym pierwszym takim, powiedzmy, normalnym treningowym, na podstawie tej będziemy wybierać, czy to skład wyjściowy, czy przygotowywać sobie już jakiś też scenariusz ze zmianami, z wejściami zawodników z ławki. Jeszcze dopytam, jakie to uczucie móc przepracować cały, pełny mikrocykl, bo jeżeli dobrze liczyliśmy, to chyba do tej pory to wyglądało do meczu ze Stomilem włącznie 6 spotkań i tylko 16 treningów. No dokładnie tak, to był pierwszy taki długi mikrocykl, no poprzednio jakby w moim przypadku to podobnie było z Tychami, natomiast tam zakładaliśmy, nie chcę powiedzieć, że eksperymentalny skład, no ale wiadomo, że tym priorytetem w tamtym mikrocyklu był już mimo wszystko mecz z Arką Gdynia i pod tym kątem na to patrzyliśmy. Ten mikrocykl był długi, udało się spokojnie i dłużej popracować, można było na więcej rzeczy trochę zwrócić uwagę. Dla mnie najważniejsza będzie naprawdę dobra energia wszystkich, którzy do tego Rzeszowa pojadą, bo w tym tygodniu też dużo rozmawialiśmy na temat tego, jaka to jest liga, jak te mecze wyglądają, jakie są kluczowe momenty w tych meczach często, co jest jakimiś tam punktami zwrotnymi w meczach i my po prostu musimy też to przyjąć, zaakceptować, nie liczyć tylko na to, że jakieś piękne akcje będą decydowały o losach, o wynikach meczów, tylko też czasem to, że ktoś jest pierwszy przy piłce, ktoś zbierze jakąś piłkę z powietrza, drugą lepiej rozwiąże stały fragment, będzie do końca skoncentrowany. Pokazywaliśmy sobie naprawdę dużo takich elementów, jakimi ta pierwsza liga się charakteryzuje i chciałbym, żeby ten zespół był też na takie momenty przygotowany i w takich sytuacjach potrafił tą szalę przechylać na swoją stronę.
Przechodzimy do pytań z sali, oddaję głos. Dzień dobry panie trenerze. Kibicka UKS-u została wybrana najpiękniejszą kobietą na świecie. Przydałoby się teraz zacząć grać najładniej w piłkę w pierwszej lidze. Te mecze z Resowią wiadomo, póki co trzy. Ten pierwszy, jakby się Przemek Sajdak nie przewrócił, byście nie wygrali, chociaż zostawo wygraliście wszystkich. To jest taka drużyna, która jest zmorą UKS-u, przez to, że wasz styl grania w piłkę oni potrafią zneutralizować? Nie, odnosząc się do pierwszego zdania, to chciałbym, żeby UKS najpiękniej punktował, a nie najpiękniej grał w piłkę. Więc to jest dla nas najważniejsze. Oczywiście my chcemy to robić jakąś konkretną, określoną drogą, ale też nie chcemy być jacyś tam jednowymiarowi. Czy Resowia nam pasuje, czy nie? No mam nadzieję, że to doświadczenie, które zebraliśmy w tych ostatnich meczach z Puszczą czy ze Stomilem, też już zaprocentuje. No to były mecze, które czymś tam się określonym, czymś konkretnym się charakteryzowały. Przeciwnicy grali w jakiś określony sposób i my też rozmawialiśmy o tym dość długo, jak na takie coś zareagować, jak takiej grze spróbować się, że tak powiem, przeciwstawić. Nie wiem, czy to dobre określenie. No, jak taką drużynę tak zorganizowaną przełamać. Resowia nie jest może zespołem wypisz, wymaluj tak grającym jak te dwa wymienione, ale na pewno my musimy określone elementy z tych dwóch poprzednich meczów poprawić, żeby doprowadzić do większej ilości stworzonych sytuacji, no i na końcu po prostu te sytuacje, mam nadzieję, wykorzystać. Tam się niewiele kadrowo od awansu zmieniło, to jak wpływa na analizę zespołu? Mówimy o niewiele się zmieniło w Resowi od awansu. No rzeczywiście nie są to jakieś tam duże zmiany, natomiast jakieś tam określone są i nawet patrząc na wyjściowy skład, no to tam ci zawodnicy, czy w ostatnim czasie, czy w poprzednim okienku dołączyli i no, nie sięgałbym chyba aż tak głęboko, że od awansu, natomiast rzeczywiście ta stabilizacja składu to jest jedna z takich rzeczy, którymi ta Resowia się charakteryzuje. Mamy ten zespół przeanalizowany, wiemy jakie są ich, dzisiaj też o tym mówiliśmy, jakie są ich groźne strony, w jakich sytuacjach oni mogą nam zagrozić, czym my chcemy odpowiedzieć na ich jakąś tam organizację gry w defensywie, jak w ofensywie chcemy się zachowywać. To wszystko jest przygotowane, mam nadzieję, że uda się to po prostu zaprezentować, pokazać i być w tym skuteczny na boisku. To jest jeszcze wyższy zespół niż Stomil. Ze Stomilem po stałych fragmentach no, nie wyszło. Tutaj będą jakieś zmiany przy tym elemencie? Wie pan co, tych kilka centymetrów miało decydujący wpływ ze Stomilem. Czy teraz będzie o tych kilka centymetrów trudniej? No, można postawić też Puszczę za przykład zespołu, która też w ostatnim meczu z Podbeskidziem strzelała bramki po stałych fragmentach, u nas tego nie zrobiła. Naprawdę, analizując chociażby tą ostatnią sytuację, ciężko jest mi jako trenerowi, nawet gdybym cały tydzień nad tym pracował, spowodować, żeby nam piłka się odbiła w taki sposób i spadła pod nogi, a przeciwnikowi nie. Oczywiście możemy mówić o tym, żeby tam był ustawiony przez zawodnik do końca, żeby on utrzymał swoją pozycję, natomiast no, wszystkie mecze by się kończyły wynikami 0-0, pewnie gdyby wszyscy trenerzy byli w stanie zapobiec każdej sytuacji. No, my oczywiście mówimy o tym, że należy być tam skoncentrowanym, zdeterminowanym, mówimy o tym, że to są kluczowe momenty, zdajemy sobie sprawę z tego, jaki my mamy zespół, czym przeciwnik, gdzie przeciwnik może szukać swoich jakichś szans. I oczywiście rozmawiamy o tym, natomiast wiemy też, jak oni się poruszają przy stałych fragmentach najczęściej, jakie warianty stosują, no i całą sztuką będzie to, żeby na boisku po prostu być szybszym, być silniejszym, być może w niektórych sytuacjach szybciej reagować, być do końca skoncentrowanym. No to są rzeczy, na które my mamy wpływ i o które chcemy zadbać. No mam nadzieję, że jeżeli w jakimkolwiek najmniejszym stopniu szczęście decyduje, no to że ono będzie po prostu też po naszej stronie tym razem. Po waszej stronie w Rzeszowie będzie też taka sportowa złość, może trochę sportowe rozczarowanie tymi ostatnimi trzema domowymi meczami? No zdecydowanie tak. No to jest coś, co powiem szczerze, że ja po meczu ze Stomilem ten pierwszy dzień miałem trudny, natomiast od poniedziałku, szczerze mówiąc, już się nie mogę doczekać tego wyjazdu, tego meczu. Chciałbym go już tak naprawdę zagrać, no bo
My mówiliśmy sobie w momencie, kiedy powiedzmy ja przejmowałem zespół, o tym, że w tej szatni nie może siedzieć nawet jedna osoba, która godzi się na sytuację, w jakiej dzisiaj jest ŁKS. I no i powiedziałem, że jeżeli ta determinacja do tej zmiany, tej sytuacji była na jakimś tam określonym poziomie wtedy, no to po meczu ze Stomilem ona powinna po prostu wybić jeszcze mocniej i po każdym zawodniku, po każdym członku sztabu powinno to być widać. Tak jak powiedziałem, przepracowaliśmy tydzień, jutro ruszamy do Rzeszowa i no jestem przekonany, że tą sportową złość po prostu pokażemy i znowu wierzę, że to się po prostu przełoży, bo nie zawsze tak jest na dobry wynik. Pan powiedział, że w szatni nie może siedzieć żadna osoba, która nie wierzy. Czyli co, Radaszkiewicz nie wierzył, że muszą zejść do rezerw? No wie pan co, no, dziwne pytanie, powiem szczerze. No, mam zawodników w kadrze tylu, ilu mam. Oceniam ich na podstawie występów, czy to w pierwszym zespole, czy w zespole rezerw, czy na podstawie tego, jak funkcjonują w treningu. W tym tygodniu też się możemy spodziewać takich zawodników i to nie jest tak, że ktoś jest zesłany do rezerw, bo nie wierzy, albo bo jest słaby, albo że po prostu przegrał rywalizację już do końca, tylko po prostu to też jest element taki, żeby podtrzymać rytm meczowy, albo ten rytm meczowy złapać, żeby złapać minuty, złapać pewność. Ci zawodnicy też tego potrzebują, albo my tego potrzebujemy jako trenerzy do tego, żeby tych zawodników ocenić. I no, nie do końca rozumiem. No, mamy w kadrze 29 zawodników i siłą rzeczy nie wszyscy będą w kadrze meczowej. I nasze szczęście jest takie, że rezerwy są na dobrym poziomie i możemy tam te minuty zawodnikom nie grającym w pierwszej lidze zapewnić. Dzień dobry, Jakub Rynkosiewicz. Mam pytanie jeszcze o ten mikrocyk, ten pełny, który przerobiliście. Na co szczególnie kładliście teraz uwagę podczas treningów? No dużo rozmawiamy o ofensywie, no jakby nie tylko w tym tygodniu, natomiast w tym tygodniu szczególnie analizowaliśmy to, jak przebiegały te nasze akcje ofensywne w ostatnim meczu ze Stomilem. Podawaliśmy zawodnikom rozwiązania, jakie możemy zastosować w ustawieniu, jakie mamy podstawowe, czy jakie zmiany ustawienia możemy zastosować, żeby mijać, powiedzmy, tam kolejne linie pressingu przeciwnika, jak za pomocą jakich sytuacji możemy te okazje strzeleckie tworzyć, jak chcemy, żeby ci zawodnicy współpracowali. No jakby dużo tego, natomiast głównie nie ukrywam, nacisk położyliśmy na te kwestie ofensywne, oczywiście nie zapominając o tym, że najważniejsze jest połączenie tego i umiejętność takiego szybkiego, skutecznego przełączania się z działań ofensywnych, z takiego nawet nastawienia na ofensywę, na ten moment, kiedy piłkę tracimy, czy na moment, kiedy jej po prostu nie mamy. Jeszcze chciałem dopytać o Kamila Tangowskiego. Ostatnio wszedł w ostatnich minutach w meczu rezerw. Czy teraz jest szansa, że znajdzie się w kadrze meczowej? No, jeszcze kadra nie jest podana, więc nie chcę tutaj zdradzać jakby, natomiast muszę powiedzieć, że na Kamila bardzo liczymy. Bardzo dobrze wygląda już pod względem fizycznym. Naprawdę dzisiaj widzę dużą różnicę nawet względem tego, jak Kamil wyglądał na początku okresu przygotowawczego, więc tak naprawdę w jego przypadku każdy tydzień widać, że jest działa po prostu na jego korzyść. I nie wiem, czy to już będzie ten mecz, czy następny, czy jeszcze kolejny, natomiast coraz poważniej zaczynamy brać tą kandydaturę pod uwagę i fajnie, no bo to nam, myślę, podniesie poziom, zwiększy rywalizację też na tych pozycjach, na których Kamil może grać. To ja dopytam się jeszcze o to, jakiego spodziewa pan się meczu w Rzeszowie, bo wydaje się, że to nie będzie takie zwykłe ligowe spotkanie. Gracie na stali, na trybunach może być gorąco, mówiąc kolokwialnie. No i chyba na boisku to też nie będzie taki zwykły mecz jak każdy inny w tej lidze. No, często te okoliczności meczu to są też rzeczy, o których my rozmawiamy. Musimy być przygotowani nie tylko na to, jak będzie wyglądał przeciwnik, ale kwestie związane, nie wiem, z porą dnia czasem, z tym właśnie jak wygląda stadion. Nie chodzi o to, żeby absolutnie narzekać na cokolwiek, bo wydaje mi się, że tam, jeżeli chodzi o boisko, to jest być może lepiej niż na przykład na Resowi, gdzie graliśmy ostatnio.
Natomiast to są rzeczy, o których też my z zawodnikami, czy jako z całym zespołem, czy indywidualnie rozmawiamy, żeby też być na to przygotowanym, żeby powiedzmy wizualizując sobie już ten mecz w jakiś sposób próbować się przygotować na to, co nas tam będzie czekało. Jesteście gotowi na zatrzymanie Jakuba Wróble? Tak, mam nadzieję, że tak. No, znamy Kubę bardzo dobrze. Jest to jeden z groźniejszych zawodników Resowi i oczywiście jego też będziemy musieli zatrzymać, jeżeli chcemy tam zachować czyste konto i wygrać mecz. To jeszcze pytanie takie, które chyba każdemu trenerowi zadawaliśmy, ale chyba jeszcze pan nie miał okazji odpowiedzieć, bo UKS z zespołem z dołu tabeli nie punktuje za dobrze. Tak patrzymy na Jastrzębie, na Stomil, z Resowią też się nie ułożyło. Jaka jest pana diagnoza, opinia? Bo to tak się mówi, że z tymi zespołami z dołu tabeli to się robi te awanse właśnie, a UKS wyraźnie ma problem, żeby punktować z takimi drużynami. Zgadzam się, jest to na pewno jakaś sytuacja, która się powtarza, no bo zdecydowanie za wiele punktów pogubiliśmy z tymi zespołami z dołu tabeli. Gdzieś po części już myślę, że odpowiadałem na to. Nie chciałbym, żeby ŁKS był tylko zespołem jednowymiarowym, żeby te mecze nawet, oczywiście mecz ze Stomilem było tyle specyficzny, że my już przegrywaliśmy, graliśmy w 10 i tak naprawdę ciężko było nawet cokolwiek w tym sposobie gry zmieniać, no bo po prostu jesteś czasem zmuszony odrabiać wyniki i po prostu go gonić. Natomiast ja chciałbym, żeby było więcej elementów, za pomocą których ŁKS może zagrozić bramce przeciwnika, więcej sytuacji różnych, z których możemy zdobywać bramki. I to jest coś, nad czym my chcemy pracować, bo no nawet już jakby pod moją wodzą mecz ze Stomilem trochę tak wyglądał, że my biliśmy głową w mur, no jakkolwiek tego nie określić. Mieliśmy bardzo dużą przewagę, jeżeli chodzi o posiadanie piłki, bo to było ponad 70%, mimo że 30 minut graliśmy w jednego zawodnika mniej. No to ten mecz jakby dla Stomilu myślę, że wyglądał przez 90 minut podobnie. No po prostu oni musieli być blisko siebie, musieli próbować w takim zagęszczeniu gdzieś tam odbierać piłki, próbować kontrować. Jak udało się wyjść i chociażby postawić jakiś stały fragment na naszej połowie, no to był dla nich ten jeden z kluczowych momentów pewnie w meczu. No i nawet nie chciałbym patrzeć na to, że my musimy sobie radzić lepiej z zespołami z dołu tabeli, no bo bardziej myślałbym chyba o tym, jak radzić sobie z zespołami, które od początku gdzieś tam przyjmują taką strategię na ten mecz z nami i my się na tym skupiamy, no bo te 3 punkty dają tak samo za mecze z zespołami z dołu, jak i z góry. No, my mamy potrzebę znalezienia sposobu na zespoły, powiedzmy, grające gdzieś tam w niskiej obronie częściej, czy coś takiego, tak? Trener Mroczkowski to zadeklarowany widzę jak trener Kroczek ŁKS, jak to widać, jak motywują drużyny na te łódzkie kluby, jeden i drugi, tak samo, że gryzą trawę. Pan się nie boi, że znowu będzie taki rwany mecz jak ze Stomilem, tak jak pan apelował wtedy do sędziów po Stomilu? No, nie boję się. No, akurat z Dawidem się dobrze znamy. Pracowaliśmy nawet razem kiedyś w kadrze województwa łódzkiego, prowadziliśmy jeden rocznik, więc znamy się bardzo dobrze i no ja też będę nastawiał zespół, motywował. Natomiast myślę, że naprawdę najważniejsze będzie to, co ci zawodnicy zaprezentują na boisku i jak będą silni, tylko w momencie, kiedy będzie szło wszystko po myśli, ale też w momencie, kiedy trzeba będzie gdzieś tam pocierpieć i przyjąć być może jakiś cios. No ja też chciałbym, żeby ŁKS to nie był, ten mój ŁKS, tak to nazwę, nie był zespołem, który się podda po jednej porażce ze Stomilem jeszcze w takich okolicznościach, że spuści głowę. No my musimy dalej z podniesioną głową iść do przodu i już po prostu myśleć o tym, że następny mecz, następne 3 punkty do zdobycia i to nas ma zajmować. Na pewno zespół przeciwnika będzie zmotywowany, ale ja szczerze mówiąc nie widzę zbyt wiele zespołów, które nie są. No, każdy dzisiaj jest taki moment sezonu, też to trzeba sobie powiedzieć, że dzisiaj każdy walczy albo o życie, albo o to lepsze życie, powiedzmy, jeżeli mówimy o załapaniu się do baraży, czy o bezpośrednim awansie i taki jest moment sezonu i z tym trzeba sobie też poradzić.
Jeżeli nie ma więcej pytań, kończymy konferencję prasową przed meczem Resowia UKS. Przypominamy, niedziela 12:40. Pierwszy gwizdek do spotkania. Trzymamy mocno kciuki za reprezentację Łodzi. Dziękuję bardzo.